No to co, robimy zlot JDM. Tylko co ja tu wybiorę sobie? Szykujcie sobie jakieś fury ulubione. Robimy zlot japońskich samochodów. Mówiliście tutaj o Eclipse, żeby wziąć Eclipse'a Mitsubishi. Prawdę mówiąc, no nie wiem co tu wybrać. Dobra, zobaczmy sobie tą Sylwię. Potuningujmy ją trochę. O kurde, Patryk! Patryk Kulesza obserwuje od 2041 dni. To jest Patryk dłużej niż ja sam siebie obserwuję, bo ja mam 1900 dni. Tak, także szykujcie sobie fury pod ten JDM-y, czyli japońskie. Czy oglądam może program motoryzacyjny pod tytułem Na Osi? Nie, nie oglądam. Nie oglądam, Konrad, wiesz? Ja tylko swoje filmy oglądam. Nie, naprawdę nie mam czasu za bardzo na oglądanie czegokolwiek. Ty, jaki... Ej, ale zobaczcie, jaki fajny body kit ma ta fura. Nie jest jakieś takie hardkorowe poszerzenie, jak w niektórych, nie? Wygląda to dobrze. Czy BMW z Liberty Walk może być? No, to nie jest JDM. Musi być JDM. Co my tu mamy? 3,2 rzędowa szóstka. Ja posłucham najpierw, jak ten samochód brzmi w standardzie, a potem się zobaczy. Szkoda, że całkowicie spoilera nie można wywalić. Mamy tylko taki standardowy, nie? Zglebimy go trochę. Damy większą felgę. Tu mamy coś ciekawego. O! To wygląda ładnie. Patrzcie, jakie wielkie obręcze możemy tu włożyć. Trochę za duża, nie? Dajmy coś takiego. Wow! Damy sobie inny kolor też tych obręczy, nie? JDM, czyli japońskie fury. Tak. Czy w Hot Pursuit'a 2010 gram jeszcze? No już powiem ci, że nie bardzo, ziomek. Co tam jest do roboty? Tam się nie da z wami grać. Bez sensu. Te słuchawki można już kupić w Morele. Tak, widziałem właśnie. 650 zł za te słuchawki. Ja mam teraz na uszach. Zobaczcie. To są Astro A50. One są bezprzewodowe, ale dźwięk jest kozacki. Macie takie wymienne gąbki. Możecie sobie dokupić też inne skórzane w drugich słuchawkach, które są za mną. Nie wiem, czy sięgnę. Za mną są słuchawki, które mają skórzane takie jeszcze, nie? I są mega po prostu. Zajebiste są. Są najlepsze słuchawki, jakie miałem. Logitech wypuścił też fajne słuchawki, takie z mikrofonem całkiem spoko. Właściwie ta firma to jest odłam od Logitecha. Z tych słuchawek, co ja dla was tutaj mam. Jestem strasznie zadowolony z tej współpracy z tą firmą, bo one... No, mogę dla was mieć słuchawki za darmo, tak? Co miesiąc. Jest mega sprawa dla mnie. Te słuchawki nazywają się Astro, firma nazywa się Astro. Słuchawki nazywają się Astro A50, te, które mam na głowie. A firma nazywa się w ogóle Astro, nie? Dobra, kolor jest zajebisty, ten sam, który miałem w BMC. Ale my sobie tutaj wybierzemy coś innego. Te gąbki można myć i są jak nowe. A powiedz mi, Piotr, w tych twoich słuchawkach, te A40TR, które widzowie też dostają na streamkach, jak to jest? Też tam można te gąbki ściągać? Bo ja myślałem, że tylko w tych A50 można wymieniać. Fiolet trochę tak, może coś jakiego. Tak wróż przechodzi jakby. I czerwony. Czekaj, bo to jest taki drugi odcień, wiesz, jak dam czerwony tutaj, to będzie to trochę dziwnie wyglądać. Będzie jak u majstra, nie? Dubai Style, kurde. Kurde, te jego filmy są zajebiste. Pozdrawiam jakiegoś majstrownika, jakiegoś fana, który jest od majstra tutaj na streamku. Wiecie co, że moja dziewczyna bardziej lubi chyba jego filmy niż ja.
Ona to cały czas, ona ma go w subskrypcjach i tam cały czas coś ogląda. Jak on coś tylko nowego wrzuci. To chyba jakaś chińska blacha, tak? Ale pasuje to tutaj. Zobaczymy, jak to na drodze będzie wyglądać. Posłuchamy przy okazji, jak brzmi ta furka. Od góry można normalnie zdjąć, wszystko się trzyma na magnesach. Fajnie, nie? Fajne są te słuchawy. Dobra, 11 osób jest. Jeszcze część sobie osób chyba tuninguje furkę. Posłuchajmy, jak brzmi moja. Jaki kolor, ty! Jak on się mieni dziwnie. Będzie to driftować, panie? Wow. Oooo! Coś tam lata, ale się muszę przyzwyczaić. Dawajcie, jedziemy powoli. Jedziemy, jedziemy. Nie czekajcie na mnie. Ciśnijcie swoim tempem. Ja się do was dokleję zaraz tam. Gdzieś tam jest jakiś taki placyk. Ja nie wiem, tak na mapie to wyglądało. Powinniśmy gdzieś tam się ustawić. Potem może zrobimy konkurs driftowny. Jak mamy japońskie auta, to wypadałoby. Czy nie? Kąt skrętu ogromny widzę tutaj. Już się tam widzę poustawiali, czyli chyba jest jakieś miejsce. No dziwnie to wygląda trochę. Coś tu jest, no. Można się ustawić. Przy wiatraku. Czekaj, bliżej drogi może, tam jest tak bardziej równo. O, coś takiego? Co o tym myślicie? Zrobimy ustawkę. Tradycyjnie jakieś foto strzelimy. Kurde, jak ja dawno z wami zlotów nie robiłem. Już nawet nie wiem, czy... O, fajnie tu będzie wyglądać. Wiatraczek, nie? Już nawet nie wiem, czym wy tutaj jeździcie.
Co to jest? RX 7 Savanna. Ej, to nie jest fajny samochód. O tym nawet nie pomyślałem. Twin Turbo Nissan Fairlady 300 SX. Znaczy nie wyjeżdżajcie na drogę, tak do drogi, nie? Żebyśmy tutaj nagle blokady drogowe nie zrobili. Proszę bardzo. To jest Preluda chyba, nie? Honda Savanna. Zajebisty jest ten Nissanek. Ty czekaj, czy on ma wydechy z włókna? Co to jest? A nie, to po prostu brudne takie ma. Mój niziołek tutaj. Silvia. Subarka. R34. Silvia. I NSX, proszę bardzo. 350Z. 50? 50, dobra. Co, robimy jakieś foto? Tu jest w sumie fajne miejsce na foto. Zróbmy sobie jakąś fotę pamiątkowo. Pamiątkowo fotę szczelam. A może się gdzieś przejedziemy tak jak zwykle? Czy nie? Czy tutaj walimy? Ojej, nie to nacisnąłem. Ale to nie wyostrzyło mi, kurde. O, nie, chodźcie się kawałek przejedziemy i podczas jazdy zrobimy foto i sobie pojedziemy jakiś wyścig. Powoli, powoli. Wszyscy razem, obok siebie. Uwaga. Pięknie, pięknie, dokładnie tak. Jeszcze niech się tam ściśnią. Doskonale. Patrzcie na to. Trochę tak do przodu mnie wywaliło. Ale patrzcie jak równo. Prawie że jeden za drugim tak idealnie. Nieźle, nie? Ej, zajebiście to wygląda. Jeszcze te wiatraki z tyłu. Ja muszę sobie w ogóle tego ziomeczka zmienić za kierownicą, bo mi się już ten stick znudził. Chyba, że z tyłu zrobimy fotę. A może zrobimy i z tyłu, i z przodu. Czekaj. Ale mnie zblurowało trochę. Muszę ten shutter speed zmniejszyć. Będziemy wszyscy w fokusie, nie? Shutter speed, ale aperture. O. Może teraz się uda. O, coś takiego. Czekaj, gdzie ja tutaj mam print screen na tej klawiaturze? O, widzę chyba. To jest to. Robił mi się wrzut, czy nie? Czekaj. Czekaj, nie wiem czy mi złapało. Jak to było? Jak to się robiło? A, już wiem. No to nie to, a co to mi tutaj? Muszę się nauczyć, bo ja mam tutaj taką klawiaturę nową. Nie wiem jak się na niej robi print screen. Gdzie ja tutaj to mam? Ja w ogóle tu mam taką funkcję? Page up, page down.
Nie mam tu wyjść, przestać, kurde. Czyli co, musimy zrobić jakiś drift. O, jak się poustawiali, kurde, patrzcie na to. Co? Jak oni to zrobili? To jeszcze lepiej się poustawialiście niż ja to zdjęcie zrobiłem. Zajebiście, ludzie. Pięknie. Pierdzi ta furka coś, czy nie? Chyba nie. Chyba nie pierdzi. No co, idziemy jakieś miejsce do driftu znaleźć sobie? A może tutaj? Tu. Wow! Ślisko. Wiem, co zrobimy. O, właśnie. Wiecie, co dzisiaj będziemy robić? Moi drodzy, robimy dzisiaj bardzo prosty drift. Bardzo prosty drift robimy dzisiaj. Zobaczcie. Jedna osoba stoi na środku. Mogę to być ja, bo ja nie wiem, czy będę tutaj driftował i będę w stanie to zrobić. Jedna osoba stoi na środku, a osoba konkursowa będzie driftować wokół tej osoby, ok? I kto ładniej zrobi taki drift dookoła tej osoby, no ten oczywiście wygrywa. I ustawiamy się po kolei, czyli standardowo. Zrobimy jakąś kolejkę, chodźcie tutaj, pojedziemy sobie dookoła tych kontenerów. I spod kontenerów będziemy wyjeżdżać i się ustawiać tutaj, nie? O! Obojętnie kto tam będzie stał, mogę to być ja, może to być ktoś inny. Na środku tamtego placu, tam. Tam jest w sumie nic, tam nie rozwalimy, nie? Więc... O i tutaj się tak ustawiamy. Jeden za drugim. To ja już sobie włączam tryb drona. Pierwszy widziałem, że się tam już ustawił. Biały GTR. Proszę bardzo. I tutaj mamy Nissana R34 ustawionego. Robimy kółko wokół niego. Kto ładniejsze kółko zrobi, no ten wygrywa. Wygrywa marchewkę, bo oczywiście się chcemy dobrze bawić. Nie chodzi o to, żeby ktoś tam nie wiadomo co robił, tak? Tylko liczymy powiedzmy od drugiego kółka, bo wiadomo, że trzeba się trochę tutaj dostosować. Jest to dosyć trudne, nie wiem czy ktoś z was to ćwiczył, ale to jest taka podstawa zaczynania driftowania, nie? Wiadomo, że synchronizacja nie jest perfekcyjna w tej grze, ale tak mniej więcej możemy skumać, kto najlepiej zrobi ten drift, nie? Tutaj widzimy, że GTR-kowi całkiem ładnie to idzie. Gdzieś tam się trzyma tej linii. I zobaczcie, można nawet po śladach tak mniej więcej poznać, czy on robi równo, nie? No, powiem szczerze, ładnie to wygląda. Biały GTR. Przodem trochę rzuca, możliwe, że gra na klawiaturze. Chociaż mówię, ta synchronizacja tutaj nie jest najlepsza na świecie, no i przez to może być to troszeczkę gorzej widoczne, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, nie? Więc tak to wygląda. Kurde, nie wiem ile tutaj kółek zrobić. No to powiedzmy, że koniec. Dobra. Biały GTR bardzo ładnie poleciał. Ja bym dał mu tak... Dla mnie to, na moje możliwości obecnie na kierownicy, to jest i tak 10 na 10. Ale ja bym mu dał tak 8 na 10. Zobaczymy jak dalej będzie wyglądała synchronizacja z innymi graczami, bo tutaj też ciężko ocenić. No ale zobaczymy. Preluda. Zrobiony napęd RWD. To jest w standardzie, ten samochód ma napęd na przód, ale tutaj mamy napęd na tył zrobiony. Słapek. Ja sobie tylko dam czata tutaj, żeby was widzieć. Dawaj. Dawaj, bo to chyba Bartek jeździ tutaj, nie? Bartek jest częstym bywalcem tutaj na streamkach. Dawaj, Bartek. Honda Preluda.
Faktycznie śmiesznie wygląda ta synchronizacja, nie? Dobra, tutaj przesterował. Dzięki w ogóle osobie, która się świetnie ustawiła tym Nissankiem. W ogóle jestem zaskoczony, bo prawie za każdym razem są inni gracze tutaj ze mną na sesji i praktycznie zawsze udaje się jakoś zgrać, nie? Jakoś się tak fajnie potraficie ustawić. Potraficie się po prostu dobrze bawić. To mnie mega cieszy, że ta społeczność w Forza Horizon jest no taka, no. To jest jedyny taki chyba moment, kiedy możemy sobie, wiecie, polatać, gdzieś tam pograć, kiedy ja mam streama, możemy się razem spotkać i pojeździć, nie? No bo kiedy tak sobie pojeździcie? Jedyne co razem, jak tam ktoś sam gra, to może sobie na multiku pośmigać. A wiecie, jak na multiku czasami gra wygląda, nie? No gdzie, w jakim innym miejscu w Forza Horizon wy się tak dobrze zgracie, tak dobrze się możecie ze sobą zgadać, spotkać, jak teraz na streamkach, gdy jesteśmy w takiej grupie ludzków, nie? Bardzo ładnie, ja bym dał tutaj 7/10, ze względu na to, że w pewnym momencie tutaj Bartek przesterował, uderzył w pięknego Nissanka i prawdopodobnie obrysował mu fantastyczny lakier. Ale ogólnie spoko. Dobra, no, Sylwia już tutaj przyjechała z bodykitem. Porobiona. Powinienem sobie tutaj te niki włączyć, bo ja nie wiem, kto jest kto teraz. Oj, tutaj zdecydowanie dużo lepiej. Chyba, ja tak patrzę na tą tylną oś samochodu, bo to chyba najbardziej jest wiarygodne, jeśli chodzi o driftowanie w tej grze. Nie lata ta dupa jakoś tak, tak kwadratowo, można powiedzieć, jak przód samochodu, nie? Siema Przemysław, fajnie, że ci się miło ogląda streamka. No i zaczął padać deszcz, więc utrudnienie. Trochę jest bardziej ślisko. Nie wiedziałem, że Sylwia ma wycieraczkę z tyłu. Nieźle. Fajnie to wygląda. 9.5/10. No i można powiedzieć, że spoko. Tutaj było parę takich niedociągnięć, ale bardzo płynny drift. Poczekaj, Subaru, poczekaj. Ja wiem, że ty tutaj chcesz się pokazać. Poczekaj chwilkę, bo jeszcze nie skończyłem z Sylwią. Bardzo ładny drift. Z Sylwią próbowałem coś tam driftować nawet na padzie i nie jest łatwo. Subaru, trochę lagi ma, kurde. Się zastanawiam, czy on nie ma czasami napędu na 4 koła. Wygląda tak, jakby miał, nie? Ale tutaj coś lagi. Ciężko będzie zgadnąć, na co to drift jest. Jakie kółko wielkie. Ziomeczku, spróbuj coś tam z internetem zrobić, poprawić trochę łącze, bo... bo jest ciężko ocenić, jak ty driftujesz w ogóle. Subarka chyba prawie w standardzie, nie? No tutaj nie wiem, czy pozostawię chyba bez oceny, mogę dać tak 4 na zachętę, bo ciężko ocenić naprawdę, jak ten samochód był ustawiony. Poczekajcie sekundę, ja sobie tylko tu ustawienia zmienię, żeby było widać niki wasze, bo ja mam tutaj wszystko powyłączane prawie. Dajcie mi sekundę. O nie. Poczekaj. Drift cockpit. Dobra, mam nadzieję, że będzie git. Żeby tylko wasze niki było widać. Teraz chyba powinno być dobrze. No dobra. Aha, bo nieważne. O, teraz będzie widać. Teraz to jest Simon. Simon jedzie w Nissanie. Tak, nie, to jest, aha, to jest RX-7 Savannah. Ty, jak bliziutko. Ej, to mi się wydaje, że jest bardzo płynne. Mimo wszystko, jak na synchronizację. Internet z KSI był, no trochę tak.
Koła na 4 napęd Subaru miało. Może trochę tak. Na koniec ja pojadę, więc to będzie najciekawsze. I na koniec weźmiemy jeszcze właśnie tego Nissana GTR-a, żeby driftował na przykład wokół mnie, się zamienimy i zobaczymy, jak jemu pójdzie. Albo kogoś innego poprosimy, bo ja bym chciał na dronie wtedy być. Siema Pączek, właśnie my robimy teraz pączki, wiesz Pączek? Robimy pączki, jest konkurs driftowy, robimy pączkowy konkurs teraz. Driftujemy wokół jednej osoby. Simon, poszło ci bardzo fajnie, 8 na 10. Teraz BMW. O Jezu, ten dźwięk, nie mogę tego słuchać. Strasznie. Przesterowany. Spokojnie ziomek, nie przejmuj się, daj sobie czas. Ładnie, teraz ładnie, bardzo ładnie. Trochę za szerokie kółka, ale ogólnie spoko. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj tym przodem się nie przejmujcie samochodu, bo ten przód naprawdę dziwnie lata. Oceną driftu sugerujcie się bardziej tyłem auta, bo tył auta bardziej się tak stabilizuje, można tak powiedzieć. I tutaj BMW bardzo, bardzo ładnie sobie radzi w tym momencie. Pięknie, bardzo ładnie. Ja bym dał tutaj 8 na 10, zdecydowanie. Piszecie 10 na 10, Filip pisze na czacie. Czuję się zaszczycony Pączek, że robimy pączki. Spoko. Bardzo ładnie. I kto to był tutaj? Moment, ja muszę zobaczyć. Kto to tak ładnie driftował? To driftował... Koł. Nie wiem, kto to Koł. Ale dobra. O, wyszedłem z drona. Dawaj, jeszcze raz z dronem. Okej. Okay. Teraz driftuje Wotomowski, tak? Wotomowski ma Silwię. Nie widziałem wcześniejszego uderzenia i przesterowania, więc powiedzmy, że od nowa. I tutaj ziomeczek ma troszeczkę problem, żeby samochód chyba wprowadzić w ten drift i go tak dłużej płynnie utrzymać. Moim zdaniem do tej pory najlepiej radziła sobie Silwia, ta z tunigowanym, z poszerzonym bodykitem. No i oczywiście wcześniej jeżdżący, przed chwilą jeżdżący, kto to był? Co to była za fura? A, ta Savana, no, też chyba całkiem fajnie leciała. I tutaj też całkiem wychodzi, tylko trochę za mocny kąt w niektórych momentach, nie? Ale ogólnie spoko. I to był ziomeczek z bardzo dziwnym, Wotumowski, tak? Bardzo dziwnym nickiem. Teraz Yoji, dawaj Yoji, pokaż co potrafisz. Yoji to jest dosyć młody zawodnik w Forzie Horizon. Niedawno kupił grę, jest to też stały widz, a także moderator u mnie na streamie. I także moderator na grupie do GTA, który akceptuje nowe osoby. Także witamy Yojiego, całkiem nowa osoba, a zobaczcie jak sobie radzi z driftem. Także chyba całkiem spoko, moim zdaniem. Subaru najlepsza była. No Subaru miała połączenie, coś problemy z połączeniem. Ej, zobaczcie jak Yoji tutaj napierdziela. Skubaniutki. Bardzo ładnie, wam przypominam, Yoji ma tę grę od całkiem niedawna. Ja to szacuję, że gdzieś tak od 3 miesięcy. Także naprawdę bardzo, bardzo ładnie sobie radzi z tym driftem. Podejrzewam, że gra na padzie, ale nie jestem pewny. Tutaj ciężko to stwierdzić, nie? I na koniec zostanie nam Nissan R34, który stoi tutaj w środku i daje się szorować po lakierze. Pięknie Yoji, bardzo ładnie ci poszło. Mocne 8 na 10. Chyba wszystkim wystawię takie oceny, bo ciężko mi stwierdzić do końca z tą synchronizacją, jak tutaj jest, nie? Yoji ma niezłą furkę, mówicie. Dobrze mu idzie. Skubany, 3 miesiące i taki kozak. No naprawdę bardzo, bardzo ładnie mu poszło. Dobra. Dzięki Yoji, świetna robota, 8 na 10.
Doskonale. I tutaj mamy Subarkę. Chcę chyba drugie podejście. Dawaj, Subar. Jakie pognieciony w ogóle, nie? Dawaj, jedziesz. A ty chcesz stać w środku, tak? Rozumiem. No to w takim razie teraz ktoś musi stanąć w środku, żeby pojechał sobie Nissan. Mogę to być ja? Może to być ktoś inny? Na padzie od PlayStation 4 ciśnie sobie Yoji. Nie wiedziałem nawet, że do Forzy da się to podłączyć jakoś. Dobra, teraz BMW ustawia się w środek i leci Nissan R34. Ale wystarczy tylko jeden samochód. Naprawdę. Wystarczy jedna fura, no. Dobra, zobaczymy jak... Ale fajnie brzmi ten Nissanek. Gdzie ty tam ziomek pojechałeś? Chyba napęd na 4 koła, co? Chyba tak, to wygląda jak napęd na 4 koła. Czy da radę złożyć dwa samochody? Tak, napęd na 4 koła, jemu jest tutaj bardzo ciężko takie wąskie drifty robić. BMK się odłączyła. Ojej. BMK się odłączyła. Spróbuj, ziomeczku, tego Nissanka zrobić na tył napęd. Dzięki w ogóle, że tutaj stanąłeś i użyczyłeś swoją furkę. Spróbuj zrobić z napędem na tył, to będzie ci łatwiej robić te bączki. Dobra. Teraz moja kolej. Już skończyłem. Nie, czekajcie. Moje salto. Wszyscy patrzą. No i tak to mniej więcej u mnie wygląda. W sumie całkiem spoko ta Silvia jak dla mnie do driftu. Co to tu przyjechało? Co to za fura jest? A, GTR-ek sobie przyjechał, jakiś starszy R32 czy coś takiego. Jakiś poobklejany fajnie. Jakieś naklejki Nismo. Simon jeszcze tutaj widzę, że kolorek chyba zmienił. To co, może jeszcze tradycyjnie jakiś wyścig czepniemy? Tutaj jest drag, ale ja wiem. Mamy fury do driftu. To nie bardzo trochę. Fajnie. Chodźcie sobie jakiś wyścig pojedziemy. Ja tam wyznaczę jakiś cel. I zobaczymy, co my tutaj możemy sobie zrobić z tymi autkami. Draga nie, bo to drag ci nie tego. Ej, tutaj ktoś jeździ, oni chyba Forzaton robią tutaj, ludziki, nie? Chyba tak. Robimy szpan i pojedziemy tam? Tam, oni nawet nas nie zauważą. Chodźmy sobie może... Co my tu możemy polecieć? Coś takiego fajnego. Może tu po mieście. Chodźcie do miasta, pojedziemy. Jedziemy konwój do miasta. Kurki japońskie. Tu, drogą. Okej. Okay. No i jedziemy. Nie za szybko, nie pali nam się.
Nieźle. Trochę mi się nie podoba, że ten samochód nie pierdzi. Może bym jakiegoś swapa zrobił. Jaki dziwaczny kolor mi wyszedł w ogóle. Jakiś taki karmel przeterminowany, nie wiem. A ktoś ma Stenga wziął na zleci. A bo to jakiś randomowy gracz tutaj jest. Dobra, może nam się uda odpalić ten wyścig. O, widzicie, wy sobie ze mną pogracie, ja sobie potrenuję drifting. Za wcześnie kontra. Nie, w tą stronę. W sumie ten kolor zajebiście mi się podoba. W tym aucie. Ale się wolnąłem. Kurde. Mam nadzieję, że tam ktoś dojechał. Miałem zmienić postać jak coś. Tak, zaraz zmienię sobie postać, dzięki. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie masz ustawienia kierownicy? Wiesz co, ja zrobię film na ten temat, bo ja cały czas też sobie szukam odpowiednich ustawień. U mnie byłeś przezroczysty, myślałem, że cię nie będę pchał. Spoko. Taki ludzki cytat znalazłem? Niech idą, bo ty jesteś z Polski? Co? A to chyba oglądasz Food Emperora, Pączek, nie? Chyba tak. Fajny zlocik, zrobiliśmy sobie JDM-ów. Ja coś tam próbowałem driftować. Także taki trochę wpis do pamiętnika, bo za kilka lat będę zajebistym drifterem. I wtedy sobie odpalicie ten stary stream i zobaczycie, i będziecie mieli taką pamiątkę. Olce kiedyś tak driftował, a teraz Forza Horizon 5 na mistrzostwach świata w driftingu, proszę bardzo. A teraz on taki drifter jest, wtedy taki drifter był, taki byle jaki, nie? A teraz to on Forza Horizon 5, mistrzostwa świata w Londynie, drifting competition na kierownicy. Pyk, najlepszy będzie. Także pamiętajcie, gdzie ten stream jest, gdzie on się zapisał. Zapiszcie sobie go i odtwórzcie za 2 lata. Rysek będzie mistrzem świata w driftingu. W sim racingu, moi drodzy. Au! Znowu za wcześnie, znaczy za późno. Kontrowałem. Jak skromnie, nie? No co? Nie można być przesadnie skromny. Rysek jaki młody, jak dużo energii.